Szlak plenerowych rzeźb i instalacji nowochódzkich to projekt realizowany przez Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie i Ośrodek Kultury Norwida. W jego ramach staramy się odkrywać coraz więcej informacji na temat plenerowych rzeźb i instalacji na terenie wszystkich 5 dzielnic nowochódzkich. Niektóre z tych rzeźb zachowały się w ludzkiej pamięci, znamy ich autorów, tytuły, lata powstania, ale większość z nich była anonimowa. Wymagało to od nas dużej pracy badawczej, żeby odkryć ich tytuły, lata powstania, autorów. Monika Kozioł prowadziła dla nas kwerendy w bibliotekach, w gazetach, rozmawiała z autorami niektórych instalacji, próbując się dowiedzieć jak najwięcej informacji. Dzięki temu już większość nowochódzkich rzeźb przestały być dla nas anonimowe. Kiedy przeprowadziłam się tu 4 lata temu, to wydawało mi się, że nie znajdę tutaj nic ciekawego. Oczywiście oprócz wspaniałych założeń urbanistycznych i samej architektury tak zwanej starej Nowej Huty. Z czasem jednak, kiedy zaczęłam spacerować po dzielnicy i lepiej ją poznać, zaczęłam zauważać również rzeźby. Okazało się, że są niezwykle interesujące. Mnie jako historyka sztuki urzekła ich forma, różnorodność i zaintrygowały. Bardzo chciałam się dowiedzieć, skąd się tutaj znalazły. W Nowej Hucie obecnie znajduje się ponad 20 rzeźb. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było ich o wiele więcej. Powstanie rzeźb w przestrzeni Nowej Huty wiąże się z szeroką akcją propagowania kultury oraz zaprzyjaźniania odbiorcy z sztuką współczesną. Pojawiały się również takie oddolne inicjatywy. Mieszkańcy dzielnicy chcieli, aby w przestrzeni ich miasta znalazły się ciekawe przykłady rzeźby współczesnej. Także sami artyści starali się, aby wprowadzić sztukę współczesną w przestrzeń Nowej Huty. Za przykład może posłużyć fontanna Delfin, obecnie rzeźba, która znajduje się na osiedlu Górali. Inicjatorem jej powstania był pan Ryszard Wójcik oraz Edward Rybicki, mieszkańcy osiedla Górali. Powstała fontanna, która była takim symbolem czynu społecznego. Tutaj w ten czas byli mieszkańcy bardziej społecznicy. Wystarczyło, że ogłosiłem coś tutaj właśnie w pobliżu naszych bloków 20, 21, 22 i 24, że coś takiego będę budował. Rozpoczęliśmy od wykopów. Wszystko było ręcznie robione. To powstało na zabandażowanie go firankami. Kamień pochodzi z Zarabia. Przywoziłem w bagażniku i tak obciążałem samochód do tego stopnia, że potrafiłem sobie nawet resor w samochodzie uszkodzić. Zrobiliśmy taki alarm, gdzie tylko jest wyrzucona butelka kolorowa, szczególnie zielona, żeby przynieśli tutaj, tam my to tukli i obkładaliśmy. Robiliśmy 9 miesięcy dokładnie. Postawiliśmy tego delfina, ktoś w nocy wyszedł do środka i ruszył go. Pęk od podstawy. Trzeba było to wszystko skuwać i od nowa wyprofilować, jak za pierwszym razem. Innym przykładem oddolnej inicjatywy są 3 rzeźby. Jedna rzeźba to praca Stanisława Małka, zatytułowana Wzlot, która powstała w 1977 roku. Obecnie znajduje się ona obok Zalewu Nowochódzkiego. Jej powstanie łączy się z faktem, iż artysta otrzymał w Nowej Hucie pracownię na osiedlu Jagiellońskim i postanowił odwdzięczyć się dzielnicy. I wspólnie z pracownikami kombinatu, który także dostarczył materiał na powstanie tej pracy, wzniesiono rzeźbę, którą można oglądać do dzisiaj. Artystą, który także prowadził swoją twórczość w przestrzeń Nowej Huty, jest Lucjan Orzech, który w roku 1978 stworzył 2 rzeźby. Małe organy, które dzisiaj możemy oglądać na osiedlu Wandy oraz ptaki, które znajdują się na osiedlu Willowym. Te rzeźby są integralną częścią tkanki miejskiej Nowej Huty. To, co mnie zaskoczyło, kiedy przygotowywaliśmy ten projekt, to fakt, że te rzeźby wpisały się w świadomość mieszkańców Nowej Huty. Mimo tego, że część z nich miała bardzo enigmatyczną historię, to jednak mieszkańcy, nie znając oryginalnych tytułów tych prac, nadali im własne. I w ten sposób rzeźba Wincentego Kućmy, Dojrzewanie 2, wśród mieszkańców Nowej Huty jest nazywana Groszkiem. Sympatycznie jest słyszeć, że tak to zostało nazwane w sensie obiegowym i zapamiętane. To dziwne, że stoję w tej pracowni i przypominam sobie miejsce, w którym wykonałem tą realizację
wykopując formę, następnie wyrzeźbiony negatyw tej rzeźby, a druga część została po prostu wymodelowana w masie plastycznej, taki beton budowlany. Była to koncepcja dla krajobrazu Nowej Huty, dla miejskiej zieleni, parków i skweru. To jest właśnie projekt Groszka, tak zwanego Nowochódzkiego. Owoc dojrzewa, wpada do ziemi, daje nowe życie, nowa organizacja życia, a następnie wydaje też owoc i to pokazuje ten cykl, który w przyrodzie bez przerwy jest aktywny. Interesuje mnie zawsze taka rzeźba, która ma charakter sprowadzenia do symbolu, do elementów czysto abstrakcyjnych, czysto konstrukcyjnych, czy takiej pewnej strukturalności. To stworzyła się pewien rodzaj struktury, ponieważ ma tu cały szereg elementów takich czysto plastycznych. Przyroda i obserwacja natury, związki z naturą są dla mnie podstawą pracy twórczej. Każda łodyga ma swoją po prostu konstrukcję. To analizuje i daje mi bardzo wiele wniosków do szukania nowego wyrazu w rzeźbie.